Ostatnie okienko, tu, cyk. A, tu, cyk. Juhu, chciałem, zawsze o tym marzyłem. Tak, no to super. Da radę wyciągnąć? O, jest. I ostatni już koniec. Ja myślałam, że jest osobny. Nie, już skończyliśmy dzisiaj ostatni dzień. Już, a mama też ma coś dużego. A ja to mam. A ty nie masz, bo zjadłeś wcześniej. No, ostatni. O, jej! Ale co? Podzielcie się, no. Zeżor sama teraz chce się podzielić. Zobaczę, co mama ma. Co to jest? Choinkę. Super. Jak ta. No jak ta, pięknie, tu Franki. Mama, osoby z tego nie odnieść. O, tak? Także mamy. Mama, auto się, auto zdaje. Hello, hello. Dzień dobry w ten przebrzydły, obrzydliwy, paskudny pogodowo dzień. Pędzą tradycyjnie do babci Tereski robić pierożki. Pogoda jest przebrzydła, paskudna. Ja staram się na tym nie skupiać, żeby nie psuć sobie nastroju. No, wzięłam sobie statyw, kamerkę właśnie, żeby nagrywać, bo jak co roku nagrywam, nawet w tamtym roku, słuchajcie, to jest tak naprawdę tylko YouTube, to są tylko filmiki, ale tak naprawdę ja sobie troszeczkę robię z tego taki pamiętnik właśnie, czy do młodych, poszekł już, młodszych lat, młodych swoich lat, a młodszych lat Aleksa mogę wracać, jakieś tam urywki zobaczyć, albo właśnie też mam mojego dziadka świętej pamięci nagranego właśnie w tamtym roku, jak robiłam pierożki, to dziadek siedział z nami przy stole, pił kawkę sobie, także i już sobie po śmierci dziadka właśnie wracałam do tych vlogów, bo nie mamy dużo zdjęć, ale też właśnie mam chwilę uwiecznioną na Instagramie z dziadziusiem moim kochanym. Więc no, niby nic, a jednak tak wiele. Ale jest paskudnie, matko boska. Co ja tutaj mam na nosie? Coś mam na nosie, bo mi coś przeszkadza. Dobrze, będziemy kleić pierożki. Moja mama ma też wolną wigilię. Pierwszą od 15 lat ma wolno, także śmiała się, że nie będzie wiedziała, co ma z czasem zrobić. Że normalnie szok dla niej. No i też ma przyjść właśnie lepić, a w ogóle największy hit jest taki, że będziemy mieć gościa na wigilii takiego, jak to się mówi, specjalnego, może nie specjalnego, tak, takie to dodatkowe miejsce u nas będzie w tym roku no pełne. Będzie obecność właśnie pewnej osoby, która miała spędzać wigilię samotnie, ale będzie spędzała z nami. I nie jest to żadna starsza osoba, właśnie wręcz przeciwnie, młoda. Także bardzo się cieszę, jestem podekscytowana. No, znamy się właśnie z tą osobą i fajnie, ogromnie się cieszę.
Ja się prezentuję, jeszcze wiecie co, myję na ostatnią chwilę głowę, bo niby tak fajnie czasowo jesteśmy ogarnięci, niby przed kolacją jeszcze jest godzinka, ale muszę iść mamie tam pomagać nakrywać. Chłopaki właśnie wzięli mój stół, bo mama moja ma tylko ławę, nie ma dużego stołu, a ja wiecie, mam duży stół rozkładany, więc użyczyłam. Chłopaki zanieśli, ja za chwilę idę tam z mamą wszystko szykować. No i właśnie, że ostatnią chwilę myłam głowę, a w ogóle jeszcze byłam w mieście dzisiaj, bo naszemu właśnie niespodziewanemu gościowi jakiś prezencik kupić, słuchajcie, bo nic tutaj, no nie mieliśmy pomysłu co kupić, wiecie, tutaj nawet byłyśmy w Dino. A co to sklejące takie, no? Byłyśmy w Dino, wiecie, żeby może jakiś zestaw kosmetyczny, ale nic kompletnie nie było, więc ja w te pędy, auto, brum i pojechałam do miasta, jeszcze w mieście ogarniałam sytuację, także. Dobra, kochani, słuchajcie. Idziemy na imprezkę, ładną, a co ja wam chciałam powiedzieć, zdrowych, wesołych, radosnych świąt Bożego Narodzenia, wszystkiego co najpiękniejsze, dużo miłości, dużo nadziei, dużo wiary, spełnienia marzeń, tak? I wszystkiego naj od nas wszystkich, tak? Tak. No, ale co chciałaś powiedzieć? Ignaś, poczekaj. Co chciałaś jeszcze powiedzieć, no? Wszystkiego? Wszystkiego najlepszego świąt! Tak, idziemy teraz właśnie się do naszego... Naszykowaliśmy się i wychodzimy, idziemy się ubierać i wychodzimy. Co za człowiek mały, że ja już się też ogarnęłam w moim stroju. O proszę, na wygodnego, tak jak wam zapowiadałam. Chodź Ignaś, tak, a Alex też w bluzie. O, także my tak na świątecznego. Mama, a ja w dresiorach, tak, żeby było wygodnie. Także lecimy! Powiedz, co ty będziesz robił? Woda na prezenty i się z tym zapakowym. Patrzcie. Po Wigilii, znaczy już 21:20 w sumie, przed 17 zaczynaliśmy, posiedzieliśmy, pogadaliśmy, ale było super, naprawdę, no było
No bosko, po prostu bosko, no przecudownie, jeszcze chyba takiej fajnej, rodzinnej, takiej po prostu takiego czasu, gdzie dużo rozmawialiśmy, śmialiśmy się, opowiadaliśmy, żartowaliśmy, wspominaliśmy, jeszcze takiej nie miałam, także no było super, 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 prezenty super, ja dostałam, słuchajcie, suszarko, lokówkę Remingtona właśnie, taką chciałam, taką sobie wybrałam i dostałam piżamki. Piżamusie takie, każdy zadowolony z prezentów, dzieciaki zadowolone, dorośli zadowoleni, także super. No więc mamy 24 vlogmas za sobą. Pięknie Wam dziękuję za ten czas wspólnie spędzony. Mam nadzieję, że było miło, nie było codziennie, ale prawie. Jestem z siebie zadowolona mimo wszystko, także idziemy się myć, no. Także trzymajcie się ciepło i dzięki, że byliście z nami. Pa!